październiku i listopadzie obchodzimy Dni Seniora. To dobra okazja do świętowania dla naszych najstarszych przyjaciół. W Końskich w środę uczczono 20-lecie Domu Dziennego Pobytu, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W lutym 1997 roku Dom Dziennego Pobytu został otworzony, ale na jesieni 1996 roku podjęto już decyzje, które na to pozwoliły. Już wtedy widziano potrzebę stworzenia miejsca, które byłoby dla każdego samotnego człowieka. Pierwszą podopieczną domu była Janina Kos. Po roku już 32 podopiecznych korzystało z takiego wsparcia, a obecnie jest to 60 osób. Przez 20 lat przez Dom Dziennego Pobytu przeszło dokładnie 134 seniorów. W większości są i były to kobiety. Środową uroczystość zainaugurowała Aneta Mikuszewska-Sorn, dyrektor MGOPS w Końskich. Chciałabym na samym początku przywitać właśnie naszych kochanych seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Brawo! Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście na tą dzisiejszą uroczystość. Najważniejsza jest ta pogoda ducha. Także, drodzy Państwo, życzę tej pogody ducha, uśmiechu w sercu, uśmiechu na ustach, bo z tym łatwiej żyć. Następnie o historii placówki i specyfice pracy z seniorami opowiedziała bardzo wzruszona Katarzyna Skiba, kierownik Domu Dziennego Pobytu. Zaczęło się to, słuchajcie, 15 lutego. Było to oczywiście piękne, uroczyste rozpoczęcie, na którym, pozwólcie, że przeczytam, bo już z tremy po prostu, uczestniczyli w nim pan wojewoda kielecki Adam Sosnowski, poseł Sławomir Marczewski, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej pani Anna Ślęzik oraz władze samorządowe z Końskich z panem burmistrzem Zbigniewem Stefańczykiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Dworakiem. Rozpoczęcie całej uroczystości rozpoczęła pani Urszula Grabowska, ówczesny kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tak to się zaczęło. Potem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych już podopiecznych, a następnie pięknymi bukietami podziękowano najstarszym seniorkom, które z Domem Dziennego Pobytu są od jego początku. To dwie panie Józefy, Piątkowska oraz Wołowiec. Jedna z nich jest w wieku 91 lat, a druga 92 lat. W międzyczasie starsi cały czas przy stołach biesiadowali, kosztując pyszne sałatki oraz ciasta. Na scenie zaś pojawiali się kolejni goście. W imieniu władz samorządowych życzenia i prezenty dla całej placówki przekazali dwaj burmistrzowie, Krzysztof Obratański i Krzysztof Jasiński. Od kiedy Arystoteles w swojej Polityce napisał, że człowiek jest istotą społeczną, stało się jasne dla całego cywilizowanego świata, że żyjąc samotnie stajemy się mniej ludźmi, że tylko razem, tylko w gronie bliskich sobie osób jesteśmy w stanie samorealizować się. I o ile w czasach aktywności zawodowej taką rolę zastępczą pełnią grupy koleżeńskie w pracy, o tyle po zakończeniu aktywności zawodowej poszukiwania, zwłaszcza znajdowanie takich środowisk, których wspólne zainteresowania, wspólne rozwiązywanie problemów może być nie tylko sposobem spędzenia czasu, ale i samorozwoju. Jest niezwykle ważne. Dlatego bardzo się cieszę, że powstały 20 lat temu Dom Dziennego Pobytu spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że okazał się pomysłem, który znalazł odzew. Pozwólcie, że w imieniu władz samorządowych, na ręce tych osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, są twarzą tego dziennego pobytu, Domu Dziennego Pobytu, pani dyrektor, a zwłaszcza pani Kasi, której twarz, jej uśmiech i bardzo dobre relacje z wami no, są czymś, co napawa optymizmem i powoduje, że tam przychodzicie. Złożę list gratulacyjny z życzeniami. Pan burmistrz zapomniał, że mamy tutaj ze sobą taki bardzo przyjemny, ciekawy upominek. Jak państwo pamiętacie, przynajmniej niektórzy z państwa, kiedyś padła taka propozycja, byśmy wspólnie zatańczyli twista. I mam nadzieję, że uda się dzięki temu sprzętowi zatańczyć tego twista. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
W mniej oficjalnej części seniorzy oprócz uczestniczenia w biesiadzie mogli też wysłuchać programu artystycznego, który przygotowali wolontariusze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Pozytywka oraz uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Akademię dla seniorów poprowadzili Ada Sadowska i Łukasz Stępień. Na zakończenie każdy mógł poczęstować się jubileuszowym tortem. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, popatrz, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem smugę cienia, popatrz, popatrz.